Cześć, witam was, tu Kamil, witam was ponownie w Katana Shooting. Maruś, patrz w stronę głównego kulopytu. Dzisiaj nagramy film Pirate Ship, obrazujący jak działa ta aplikacja. Michał, rozpocznij program. Shooter, are you ready? Ready. Stand by. Jedziecie, panowie. Marek. Podzielcie się, jeden góra, jeden dół. O, chyba lepiej ustawiłem kamerę. No, Mareczka nie widać za bardzo. Tylko głowę. Bos, jedziecie. To nie dziewczyna. Przeładować. Aaaa, czemu bossa? No bo on jest szybki. No. Możemy spauzować. Nie. Musimy. A czemu? Co jest? Gramy, gramy. To zaraz coś na to poradzimy. Dobra. Pięknie. 20 tysięcy. Teraz spauzujemy i zaraz coś poradzimy na to, że rącie bolą. Po jednej... Ale mama, tata, ja mówiłem, tam w ciągle 4 piry wyskakiwało. No wiem, trzeba być szybkim. Dobrze. Michał, pokaż nową zabawkę. Do kamery, palec pusto. Dobrze. Nasz pistolet ASG, który wiernie służył przez ostatni rok. Nie, tak nie obracaj z lufą w kierunku głowy. Który dostał nowy laser na podczerwień IR780. To jest replika na licencji, replika ASG na licencji CZ-y, konkretnie CZ75SP01. Czyli z ASG mamy teraz miotacz lasera IR780, a Misiek zaprezentuje nam jego użycie. Shooter ready? Ready! Stand by! Strzelasz w kółko i jedziesz. Jakie odczucia, Misiu? Bardzo fajne. W ogóle nie męczą mi się ręce. Dokładnie. Mogę tak chyba nieskończoność. Taka jest różnica między repliką szkoleniową, a repliką, powiedzmy, rekreacyjną, że małe dzieci w ogóle nie odczuwają dyskomfortu strzelania. Nie męczą im się dłonie, przede wszystkim palec spustowy. Od wyciskania języka spustowego się nie męczy, bo kiedy strzelamy, Marek, strzel to parę razy w sufit. Słyszymy ten strzał. Dobra, już przestań. Dzięki, Maruś. Słyszymy ten strzał, on powoduje, że tam jest ściana normalnie do wybrania. Małe dziecko, takie powiedzmy 6, nawet 10-letnie, po oddaniu, powiedzmy, tych 100 strzałów już naprawdę wymięka, no odpada z gry. Więc żeby teraz temu przeciwdziałać, młodziki będą dostawać w Katana Shooting replikę ASG. No i tutaj już kula i duszy, opiekło nie ma. Mi się... Ramiona muszę poćwiczyć. Boli cię palec? Nie. Ale ramiona bolą od ciągłej... od przyjęcia ciągłej postawy. No tak, coś kosztem czegoś. Jak oceniasz pistolet? Pistolet oceniam bardzo dobrze dla małych dzieci. Ponieważ? Bardzo mało się męczysz, wyciskając palec w pistolet, praktycznie w ogóle tego nie czuć.
bo nie słychać też strzału, czyli nie jest, nie ma tego oporu, tak? Tej ściany do przełamania. Bardzo super. Na przykład... Ucie ma gdzieś ile na 10? Mniej waży. Ten waży długo. Tak? Mniej waży? Mniej. Aha. To pokaż, porównaj. Pokaż oba. Mniej waży replika SG, tak? Od repliki szkoleniowej, rozumiem. Co ty tu akurat masz? Glocka? Glock. Tak, to jest... Czekaj. Tak, Glock. Dobra. Czyli co? Zapraszamy do... Katana Shooting! I bezpieczna strzelnica? Bo każda strzelnica jest bezpieczna! A zapraszamy na treningi. Gdzie zapraszamy na treningi? Do Katana Shooting. I bezpieczna strzelnica? Bo każda strzelnica jest bezpieczna.